Bytom jest jednym z 7 miast prezydenckich w województwie śląskim, gdzie wybory zakończyły się w pierwszej turze. 26 284 głosami reelekcję wywalczył Mariusz Wołosz. Wygrał te wybory Mariusz Wołosz. Zapraszam Cię. Bezpartyjny kandydat wystartował z listy KKW Koalicja Obywatelska. Cieszymy się, zawsze się cieszymy, jeżeli nasz kandydat zdobywa ponad 60%, to są super wyniki, naprawdę to jest ciężka praca, to nie jest tak, że to jest coś takiego, a jednemu wyszło, drugiemu nie wyszło. Na ten wynik trzeba pracować, w tym wypadku 5,5 roku, naprawdę takiej ciężkiej pracy, to potem jest niezwykła duma dla tego, kto taki wynik dostaje, że ta praca nie poszła na marne, że została doceniona. Tegoroczna frekwencja w Bytomiu przekroczyła 39%. Radość zwycięstwa, duma z mieszkańców, dlatego że jakby ten wynik, to jest ponad 62%, który uzyskałem, pokazuje, że mieszkańcy zauważają pracę, którą robimy, potrafią to docenić i bytomianki i bytomianie pokazali to, zarówno głosując na mnie, jak i na radnych koalicji, czy też trzeciej drogi. W wyborach do Rady Miejskiej KKW Koalicja Obywatelska otrzymała 14 mandatów, KW Prawo i Sprawiedliwość 8, a KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe 3 mandaty.